Finansowego życia wzięte. Porady z Karasia sponsoruje firma US Financial. Telefon 847-636-5500. Witam w kolejnym odcinku z finansowego życia wzięte. A, mam w oczach bezby cały czas a, miny a, inwestorów, miny ludzi, szczególnie ludzi, którzy oszczędzali całe życie. E, mieli jakiś tam budynek apartamentowy i, a, i sprzedali go z zyskiem e, i nie zdając sobie sprawy, że trzeba zapłacić podatek od tzw. capital gain, czyli od zysku. Mało tego, jeszcze trzeba oddać tą deprecjację, czyli tą, to, co mieli co roku, odpis, e, tak, taką papierową utratę wartości, e, trzeba to teraz oddać po, po sprzedaży. E, no i niestety, ale e, praktycznie im dłużej trzymaliśmy taki budynek, to te, 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 ten capital gain zwykle jest większy i ten podatek jest no niesamowicie bardziej bolesny, bardziej bo, bo jest tego dużo więcej. Są, są a metody y, y, zmniejszenia, są mniejsze metody odsunięcia tego capital gain, są me, metody w ogóle... A, Zlikwidowania capital genia. Ja już często mówiłem o, o, o tych planach 1031 Exchange, albo Starker Exchange, albo Like Kind Exchange. To jest to samo, tylko są to powiedzmy inne, inne nazwy. Ale też jest coś, co zostało wprowadzone jeszcze za czasów Donalda Trumpa w 2018 roku. Ten, ten, ta cała ta zmiana, ten, ten, to nowe prawo podatkowe, zmiany do prawa podatkowego, i zostały wprowadzone coś, co się nazywa a, Qualified Opportunity Zones. O co tu w, ty, w tym wszystkim chodzi? A, y, zostało zostało a, y, dezygnowane 8764, to było na koniec zeszłego roku, teraz prawdopodobnie może jeszcze być parę więcej. 8764 tak zwane census tract, czyli takie y, y, po, poszczególne powiaty zostały podzielone na takie właśnie qualified opportunity zone, to zwykle były y, y, okolice biedniejsze, gdzie mieszkali y, powiedzmy biedniejsi ludzie. Również około 200 z tych, tych qualified opportunities zones niekoniecznie były w tych biedniejszych okolicach, ale graniczyły z tymi biedniejszymi okolicami. Polegało to na tym, że powiedzmy, jeżeli się zainwestowało w taką qualified opportunity zone, ten nasz powiedzmy zysk, który normalnie byśmy zapłacili capital gain, jeżeli zainwestowaliśmy i przetrzymalibyśmy to odpowiedni okres czasu, to Uciekamy, ten capital gain zostaje zlikwidowany. Mało tego, nawet nie musimy wtedy, jeżeli przytrzymamy co najmniej przez 10 lat, 100% capital gain jest, jest darowane, i mało tego, nie musimy jeszcze oddawać, oddawać deprecjacji. Także to jest niesamowita rzecz. I teraz, teraz rzecz jest w czym, że no jest, nie możemy sami bezpośrednio. Zainwestować w opportunity zones zostały stworzone tak qualified um, uh, uh, funds. Qualified opportunity funds, czyli qualified opportunity funds, jest zorganizowany po to, że zbiera fundusze od różnych inwestorów i inwestuje właśnie w te qualified opportunity zones. Uh, oczywiście no, są tam pewne wymagania, są pewne kontrole. Generalnie jest możliwe, że ktoś z jakimś dużym inwestorem może sam założyć sobie ten Qualified Opportunity Fund. Trzeba wypełnić specjalne formy, to musi być zatwierdzone przez ARS i można to robić. Ważne jest, że lwia część tych pieniędzy w tym funduszu musi być zainwestowana właśnie w te Qualified Opportunity Funds. Często jak, jak, jak się wspomina, że o to są takie biedne tereny, biedniejsze dzielnice, to y, mamy takie odczucie, a jak biedne, to może to być niebezpieczne, że to może być. Proszę Państwa, w tej chwili jest kilka z tych funduszy, które znają, radzą sobie znakomicie. Są, są, mają takie rating, że, że, że niektóre inne inwestycje nie sięgają im pięt, także warto to, warto to wziąć pod uwagę, dlatego że, że tak jak powiedziałem po co płacić podatki, jeżeli możemy w ten sposób uciec. Także tutaj można, można robić takie częściowe. Nie musimy wszystkich pieniędzy zainwestować w to, w to a możemy przynajmniej od części, od części uciec. Wspominałem, że, że dobrą metodą takiego ucieczki czy odsunięcia tej konieczności płacenia capital gain jest sprzedaż na raty. Także możemy rozłożyć na przykład sprzedaż na 5 lat, i powiedzmy, w jednym roku wsadzić w Opportunity Fund, w drugim roku zrobić Starker Exchange, i, i no, to wszystko wymaga yy, naszego, w pewnym sensie, yy, nie tyle wysiłku, co po prostu kontaktu z kimś, kto się na tym zna, żeby to wszystko ustalić. No i, i nie płacić, bo, no, bo jak, jak powiedzmy, ktoś miał yy, dom apartamentowy, który kupił za 120 tysięcy 30 lat temu, a teraz sprzedał go za milion. 120 tysięcy deprecjacja już została wzięta, czyli to trzeba oddać, do tego powiedzmy 15% od, od, od prawie 800 tysięcy. Nie trzeba mieć strasznie delikatnej wyobraźni, żeby widzieć, jak to, jak to, jak to może zaboleć. Jak to może zabolić? Tym bardziej, jak, jak sobie nie zdajemy sprawy, nie jesteśmy na to przygotowani. Już tam miałem takich klientów, którzy co prawda byli nawet trochę wcześniej poinformowani, ale chyba tak nie przyjęli w 100% tej wiadomości, pozbyli się jakiejś tam nieruchomości i natychmiast kupili coś innego, ale bez exchange, bez opportunity zones, kupili gdzieś tam coś. No, i potem, jak się dowiedzieli, że mają zapłacić podatek, no to trzeba było się zastanawiać, którą z tych nowych zakupów zlikwidować, żeby zapłacić podatki. Także to jest no, czasami bywa to niemiłe. Także warto, warto, zanim jak nam przyjdzie pomysł, że o, może już dosyć y, y, sprzedajemy, y, to warto usiąść z kimś kto może nam wyjaśnić, jak to wszystko działa, jak to wszystko można obejść w legalny sposób, jak możemy nie zapłacić podatków. Chcę przypomnieć, jeszcze, że <laughs> y, powiedzmy ta ucieczka w Opportunity Zones to nie tylko od Capital Gains ze sprzedaży nieruchomości. Również, jeżeli mamy, nabawiliśmy się capital gain po sprzedaży, powiedzmy staków albo jakichś innych inwestycji, czy sprzedajemy biznes i mamy, mamy zysk, czy ktoś w dobrym czasie kupił bitcoiny i w dobrym czasie sprzedał i, i, i ma capital gain. To wszystko można właśnie zainwestować w te, te qualified opportunities przez qualified opportunity funds albo, albo jeżeli to jest duża suma, zaryzykować i samemu założyć sobie taki taki fundusz, no i potem no trzeba go niestety obsługiwać także 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 w tej chwili ten, to, to całe prawo jest już troszeczkę e, no, okrojone, dlatego że były takie możliwości, że jak się przetrzymało pieniądze przez 5 lat, to się zyskiwało tam 10%, e, miało się dyskan na tym. W każdym razie cały ten proces płacenia podatków był odsunięty. W tej chwili, ponieważ ten, ten program e, e, oficjalnie kończy się w 2026 roku, w tej chwili jest szansa, że zostanie do końca tego roku przedłużony do 2028 roku. Także no jeszcze, jeszcze, znaczy można cały czas spłacać. Jeżeli ktoś ma te pieniądze, to w dalszym ciągu to będzie działało, tylko już nowych pieniędzy po 2028 roku nie będzie, nie będzie można wkładać. Więcej informacji na tematy finansowe i nie tylko w polonijnej gazecie internetowej www.meritum.us.